Chciałbym, żebyśmy zakończyli ten rok takim pytaniem do siebie samego. Dlaczego ja wierzę? Jaki jest powód, że ja wierzę w ogóle? Bo to, że się wierzy, że twierdzi się, że się wierzy, ma prawo być, ma prawo powstać pytanie do tego, dlaczego ty wierzysz? Dlaczego wierzysz? Dlaczego ty wierzysz? Bo ktoś się zapyta, dlaczego ty wierzysz? I ty możesz odpowiedzieć różne rzeczy, tylko twoja odpowiedź musi być czymś, co winno przynieść temu człowiekowi, powinno stworzyć pewną platformę dla tego człowieka, aby przynajmniej ten człowiek mógł zacząć sam się zastanawiać. Bo jak na przykład powiesz, bo ja spotkałem Jezusa, to jest żałosne. Powiedzenie do kogoś się Jezusa spotkało. Wiesz dlaczego? Bo ty czy chcesz, czy nie chcesz, poruszasz się w kategoriach science fiction dla tego człowieka. Albo bo Bóg mnie zmienił. Rozumiesz? Jest napisane w liście Piotra, że musicie być gotowi do obrony wiary. Słowo obrona tam jest greckim słowem określającym obronienie się przed sądem. Znaczy obronić wiarę swoją. Obronić wiarę. Dlaczego ja wierzę? Ten świat. Dam wam przykład. Ja mam bardzo dużo różnych kontaktów z ludźmi. Nie wiem, kontakt przed 2 dni. Dzwoni do mnie człowiek. Dzwoni człowiek do mnie. Halleluja. I mówi do mnie te rzeczy. Ja już wiem, już wiem. Już wiem, że jest źle. Już wiem. Już wiem, że jest źle. Dalej to, co powiedział, nie usłyszałem, bo zaczęło mi trzeszczeć w telefonie. Więc jakby skończyło się to trzeszczenie przez chwilę, ja mówię, ale z kim mam przyjemność? To do mnie dzwoni i ja słyszę taki tekst. Jezus Chrystus. I ja mówię, dzwoni do mnie Jezus Chrystus? Tak pytam, nie? Bo oczywiście żart komuś się może załączyć czy coś. No. Tak, ja się rozłączyłem natychmiast. Natychmiast, natychmiast, natychmiast. Dlaczego? To jest chory umysłowo człowiek. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Nie twierdzę, że niezbawiony. Twierdzę, że chory umysłowo. To jest chory umysł jakiś. Jezus Chrystus do mnie zadzwonił. On do mnie mówi, Jezus Chrystus po tej stronie. No. Jezus Chrystus. Możliwe, no Jezus Chrystus. Chodzi o to, że wiecie, człowiek coś przeżywa. Ja nie twierdzę, że on nie spotkał się z Bogiem. W ogóle tak nie twierdzę. W ogóle rozumiecie? To nie. Ja natomiast twierdzę, że on jest chory umysłowo. Dlaczego? Tak jakbym powiedział, jakbym zobaczył kulawego człowieka, to będzie on chory jest na nogę. A ten jest chory na głowę, ma chorą głowę. Przedstawia mi się jako Jezus Chrystus. I teraz on... Co on mi może powiedzieć, ten człowiek? Co on mi może zaproponować? Co w ogóle mogę zaproponować społeczeństwu, mając, tak? Brak możliwości obrony swojej wiary. Co ja powiem społeczeństwu? Przecież ja nie mogę nic powiedzieć temu. Ja nie mam nic. Czego nie mam? Nie mam dowodów. Nie mam materiału dowodowego.
ktoś mnie pyta, czemu ty wierzysz? Dlaczego ty wierzysz, Artur? Ja muszę mu powiedzieć, dlaczego ja wierzę. I muszę go zostawić z czymś, co będzie miejscem, gdzie on będzie przynajmniej musiał to rozważyć. Albo będzie musiał to przyjąć. Ja kilka dni temu miałem rozmowę z takim człowiekiem ze świata, zresztą z którym ja współpracuję. Człowiek nie jest wierzącym człowiekiem. On nie oddał życia Jezusowi. Natomiast ja mu przedstawiłem pewien materiał dowodowy mojej wiary. Ja mam materiał dowodowy. I ten człowiek jest ze mną. Wiecie, on, i to jest ciekawe. On jest ze mną, bo ja przedstawiłem materiał dowodowy swojej wiary. I ten materiał teraz on musi odrzucić albo nie odrzucić. Natomiast on nie może go zlekceważyć. Bo to są co? Fakty. Ja chcę dzisiaj z wami o tym porozmawiać, dlatego że każdy człowiek sam dla siebie winien wiedzieć, dlaczego wierzy, ale nie, i to jest za mało. Ty nie możesz powiedzieć, wierzę, bo miałem, sam sobie nie możesz powiedzieć, wierzę, bo miałem spotkanie z Jezusem. Nie możesz takiego czegoś zrobić. Rozumiesz, o co chodzi? Nie w swojej głowie. No nie możesz. A wiesz, czemu nie możesz? Bo jak zrobisz to sobie, to potem będziesz to przekazywał ludziom. W ogóle cokolwiek sobie zrobisz, to potem to przekażesz ludziom. Nie masz wyjścia. Tak jesteśmy wszyscy skonstruowani. Czym ja siebie załaduję, tym ja to później zaniosę ludziom. Ja nie mogę czymś innym być załadowany, a innego materiału nieść ludziom. Na krótką metę możesz to zrobić. To się każdemu uda na krótką metę. Natomiast rzeczywiście nie można tak funkcjonować. Więc teraz ty sam musisz wiedzieć, dlaczego ty wierzysz. Więcej. Ty musisz umieć przekazać to człowiekowi drugiemu, dlaczego ty wierzysz. A idąc dalej tym torem, przyjaciele, musimy też wiedzieć, dlaczego wierzymy innym ludziom. Dlaczego? A dlaczego ja mam tobie wierzyć, człowieku? Już nie w to, że spotkałeś się z Bogiem, ale w ogóle tobie jako tobie. Czemu mam tobie wierzyć? I ja chcę, żeby dzisiaj to pytanie sobie tak wybrzmiało. Dlaczego ja wierzę? Dlaczego ja wierzę? Dlaczego ja wierzę Bogu? Dlaczego ja wierzę ludziom? Dlaczego, słuchaj, dlaczego ja wierzę sobie? Czemu Bogu, czemu ludziom, czemu sobie? Dlaczego ja sobie wierzę? Ja słyszałem takie teksty, wierzysz w Boga, no wierzę w Boga, a w sobie wierzysz, no nie wierzę w sobie, bo ja nie wiem, co ja mogę zrobić. Ja mówię, ty jesteś niepoczytalna jednostka, niepoczytalna, jak ty nie wierzysz sobie, prawda? A jeśli wierzysz sobie, to dlaczego ty sobie wierzysz? Proszę bardzo, wyjaśnij mi, czemu sobie wierzysz? Nie, to a to za ten dowód, ja nie wiem, a nie, ja może kłamiesz. Ale może kłamiesz. Ale ja nie wiem. A może kłamiesz teraz, powiedziałeś nie. A może kłamiesz. Ale może kłamiesz znowu. Cały czas 50-50 lecimy. Cały czas. Ty mówisz nie, ja mówię tak. I możesz tak dyskutować z kimś, no nie? I nigdy. Ale ja nie wiem tego. Ale ja nie wiem tego. Ale ja nie wiem tego. Ale nie wiem tego. Ty też nie wiesz. Nie wiesz. Nie wiesz. Do. Brawo! Powiedz jeszcze raz te słowo, to ci dał? Dał dowody. W tej chwili padł fakt. Do tej pory moja rozmowa z tobą opierała się tylko i wyłącznie na teorii. Teraz użyłeś słowa. Słowa klucza. I o tym kluczu dzisiaj chcę wam mówić, bo to jest klucz. Dowód. 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 Mateusz ma dowód. Zobacz, ty mi nie przedstawiłeś żadnego dowodu, nic. Nic, nie powiedziałeś w ogóle nic. Wiesz, co robiłeś? Broniłeś swojego poglądu. A twój pogląd jest nic nie wart. On powiedział, mam na to dowód. To jest nieważne dla mnie. Jak będę miał czas, to cię poproszę. List do Rzymian 5:8. Mówi, że Bóg daje dowód. Dowód. Bóg daje dowody. Zawsze i na wszystko. Bóg daje dowody.
Bóg nigdy nie porusza się w relacji z człowiekiem bez dowodów. Bóg nigdy nie wymaga wiary od człowieka bez dowodów. Bóg nie jest postacią, która mówi: uwierz we mnie, bo ja jestem Bogiem. To jest takie coś, to się by mieściło dokładnie w tych kategoriach, co ty mówiłeś. Uwierz mi, bo ja tak uważam. Nie. Nie. Rozumiesz, o co chodzi? Nie. Boże mój oczekuje dowodów. Kenneth Hagin powiedział, kiedy w wizji stanął Jezus przy nim, powiedział, że jeśli nie przedstawisz mi dwóch lub trzech dowodów z Pisma Świętego na to, że ty to ty, to nie będę z tobą rozmawiał, bo ja nie wiem, kto ty jesteś. Nie wiem, czy ty jesteś Jezus, skąd ja mam wiedzieć? A skąd ja mam wiedzieć, że ty Jezus jesteś? Skąd mam to wiedzieć? Skąd mam wiedzieć, że ta wizja, którą mam, to jest Jezus? Skąd? Jak ja mam w ogóle słowa z Biblii mówiące, że diabeł przyjmuje wizerunek anioła światłości? No bardzo przepraszam, do Mahometa setki lat temu przyszedł diabeł przebrany za archanioła Gabriela i przedstawił mu w ogóle całą filozofię Koranu. No bardzo przepraszam. No słuchajcie, to są w ogóle historyczne fakty już. On nie przyszedł do niego jako kosmaty gość. On przyszedł do niego jako anioł. Jako anioł. Więc Hagin mówi: a ja nie wiem, kto ty jesteś. Dlatego jak ludzie rzucają, miałem wizję taką, a ja w ogóle patrzę, co oni mieli, a wiem, kim oni są, bo to jest bardzo dla mnie ważne. Nie do końca, co oni mają, tylko kim oni są, czyli co oni mają z głową. Rozumiecie, o co chodzi? Co oni mają z głową, bo głowa człowieka jest w stanie wyprodukować, proszę ciebie, każdy film science fiction. Każdy film. Głowa człowieku zrobi takie jaja, że to jest szok. A jeszcze jak za tym pójdzie moc demoniczna, rozumiesz, to ty masz Hollywood. Bóg daje dowód i na dowodach, tylko na dowodach, można oprzeć swoją wiarę zarówno w Boga, jak i w drugiego człowieka, jak również w siebie. Musisz mieć dowody. Nie masz dowodów, nie możesz wierzyć. Po prostu i posłuchaj, i nikt nie ma prawa od ciebie wymagać wiary w to na przykład, co mówi. Rozumiesz? Jeśli nie ma na to dowodów. Po prostu nie może. Nie ma prawa do tego. Nieważne, czy to jest brat w Chrystusie, czy siostra w Chrystusie, czy ktokolwiek inny. Nikt. Tak. Oczywiście. Jeżeli mam dowody, przedstawiam ci dowody i mówię: oto dowody. Masz mi wierzyć. Jeżeli ty do mnie mówisz wtedy: nie wierzę ci, no nie, to jesteś w buncie. W normalnym buncie przeciwko prawdzie. Bo to jest materiał dowodowy. I to jest prawo, to jest, rozumiecie? Jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. To są takie same pułapy władzy. I w sądzie na przykład nie ma czegoś takiego, że przedstawi się dowody. Dowody zostają sprawdzone, uargumentowane i że można podważyć te dowody. Nie. Rozumiesz? Bada się, czy dowody są dowodami. Badamy dowody, bo dowody są fałszowane. Cały świat fałszuje dowody. Rozumiecie, o co chodzi? Cały świat z szatanem na czele będzie chciał fałszować prawdy Boże. Maleńkie niuanse będzie wrzucał. Maleńkie, drobniutkie. Rozumiecie? Bardzo drobne niuanse. Oglądam sobie w ogóle ostatnio taki program i taka dziewczyna taka mówi, że ona jest niebinarna. No i tam opowiada tą historię swojej niebinarności. Że ona nie jest ona, ona nie jest on, ona jest ono. I najlepszy numer jest. Bo to, dobra, ja to wszystko wiem, ja to trybię, rozumiem, wiem, o co chodzi, wiem, jak to działa. Ale słucham, jak ta dziewczyna się dalej wypowiada. I ona mówi tak: i poszłam po zakupy. A ja jak Boga kocham, po raz pierwszy to usłyszałem. Nie, może słyszeliście, ja nie słyszałem nigdy. Poszłam. Nie poszłam, nie poszedłem, tylko poszłam. Ty, słowo, w ogóle to się nie odmienia. Tego normalnie, tego w żadnym języku tego nie można odmienić.
poszłą po zakupy, zrobiłą zakupy, wróciłą do domu i położyłą się spać. Tego się nie odmienia, ale, zobacz, co zrobione jest? Jest wykrzywiony fakt. Wykrzywiony fakt. I teraz człowiek musi umieć zbadać ten fakt. Powiedzieć, zaraz, chwileczkę, przecież to się nawet nie odmienia. To jest stworzone na potrzebę tej formy patologii. Prawda? Łamiemy w ogóle fałszywy fakt, nie? Dlatego fakty się bada. Badamy fakty, nie? Poszło. Wierzysz, ale dlaczego wierzysz? Żeby realnie w coś lub komuś wierzyć, to trzeba mieć ku temu powody. Nie wolno wierzyć bez powodów. Nie można nie znać powodów swojej wiary. Powód to coś, co uzasadnia pojęcie jakiegoś działania lub zmiany jakiegoś stanu. Powód to jest coś, co uzasadnia. Rozumiecie, o co chodzi? Dlaczego tak się stało? Dlaczego coś takie jest? To musi być uzasadnienie tego zjawiska. Oddałem, Bóg jest, bo ja spotkałem się z Bogiem. No i koniec, masz pozamiatane jest w ogóle w tej dyskusji. No oczywiście zdarzy się jakaś tam osoba, jedna na jakieś tysiące, która się zainteresuje tym science fiction i powie, no tak, to też bym chciał to zobaczyć. No to ja się zgodzę. Są takie jednostki, nie? Ale to są w ogóle minimalne jednostki. Minimalne jednostki. Wiara to pewność, czego się spodziewamy, przyjaciele. Żeby komuś wierzyć, to trzeba być pewnym, że ta osoba jest absolutnie po naszej stronie i że ma absolutne możliwości, aby zrealizować nasze potrzeby. Rozumiecie to? To jest bardzo ważne. Jeśli wiara jest pewnością tego, czego ja się spodziewam, to ja wierząc w Boga, muszę być absolutnie pewny, że Bóg jest absolutnie po mojej stronie, w 100% po mojej stronie, w 100% i że ma absolutne możliwości do zrealizowania moich potrzeb. Ja muszę być tego w 100% pewny. Jak ja tego nie jestem pewny, to ja nie wierzę. Jak ja nie mam tej pewności, że On na pewno jest po mojej stronie, że On na pewno ma możliwości. Rozumiesz? I to samo jest z człowiekiem. Jeżeli ja wierzę, jak mówię, że wierzę jakiemuś człowiekowi, to ja mówię, że absolutnie przekonany, że on jest po mojej stronie. W danej dziedzinie. Bo ja nie twierdzę, że każdemu człowiekowi optymalnie się wierzy w każdej dziedzinie. Nie, ale że w danej dziedzinie on jest po mojej stronie. Na przykład, nie wiem, zaproszę kogoś do domu, żeby mi robił glazurę, to ja muszę być absolutnie przekonany, absolutnie, że ten człowiek w 100% jest po mojej stronie, jeżeli chodzi o jakość tej glazury. I że posiada, posłuchaj, absolutne umiejętności do tego, żeby tą glazurę w ogóle położyć tak, jak ja tego pragnę. Inaczej nie wpuszczam gościa do domu, bo nie wierzę mu. Ja mu nie wierzę. Że na przykład ludzie, którzy zawodzą, wierzący ludzie, którzy zawodzą, oni wchodzą w jakąś komunikację potem ze mną i oni, oczywiście niewerbalnie, bo nie mówią tam, wiesz, Artur, no uwierz mi i tak dalej, tylko oni oczekują wiary ode mnie. Wiary w nich. Wiesz, o co chodzi? A ja oficjalnie mówię, ale ja ci nie wierzę. Dlaczego mi nie wierzysz? Ja mówię, bo ja nie mam dowodów. No wiesz, ale czy ty mi w ogóle... No tak, ale ja cię przeprosiłem. Ja mówię, wierzę, tak, super, przeprosiłeś, rewelacja. Ludzie, wy myślicie, że jak Boga, jak się Boga nie trzeba przepraszać, no ale generalnie jak coś zrobisz złego i pokutujesz z tego, znaczy, że co? Że Bóg po takich na przykład twoich akcjach obdarowuje cię 100% zaufaniem? To jest bzdura. To jest głupota. Ludziom się wydaje, że mogą dzisiaj nawywijać, a o jutro oni są ludźmi akcji. Lecę, głoszę, rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, no jeśli coś robisz, to robisz dlatego, że dary Ducha Świętego działają przez ciebie, a dary Ducha Świętego działają, jak zaczęły działać, tak działają. Rozumiesz, czy będziesz pijany, czy będziesz naćpany, to dary Ducha Świętego będą działały. Rozumiesz, o co chodzi? Ale ty jesteś niewiarygodnym dla Boga człowiekiem. Jak ty możesz być wiarygodny? Zważasz, że Bóg to jest jakiś idiota? W ogóle wiesz. Wywija,
niewierny, 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 raptem, proszę Ciebie, dzisiaj przed no Panie Boże, tak, to już się ze wszystkim kończę. Dobrze. Pokaż. Pokaż, żeś skończył. A tu nie wierzysz? Nie, nie wierzę Ci. Niewierzący Bóg. A widzicie? Bo ludzie mają takie właśnie pojęcie o Bogu. Dowody przedstaw Bogu. Spokutowałeś? Bardzo dobrze. Pokaż. Jesteś w służbie? Spokutowałeś? Pokaż. Bardzo proszę. Jeżeli ty od Boga wymagasz dowodów, to uważasz, że on od ciebie nie będzie wymagał dowodów? Przecież to jest normalne. Bo wiara opiera się na dowodach. Jezus, jak się modli do Ojca, on przedstawia przed Ojcem swoją wiarygodność. Rozumiecie? On przedstawia wiarygodność. Wiarygodność. Mówi tak, czynię tylko to, co widzę u Ojca. On ma dowody na to. Dowody. Rozumiesz, o co chodzi? Dowody. On staje przed Ojcem i mówi, Ojcze, Ty wiesz, że ich umiłowałem. Ty wiesz. Nie, rozumiesz? Co to znaczy, Ty wiesz? Przedstawiłem Ci dowody, Ojcze, na to, że ich umiłowałem. Ty wiesz, Ojcze. Ty wiesz, Ojcze. Rozumiesz? Ty wiesz to. To nie jest tak, że po prostu ja jestem Twoim synem, rozumiesz, o co chodzi? I lecimy po linii pokrewieństwa. Nie lecimy po linii pokrewieństwa. Ja ze swoimi dziećmi też nie lecę po linii pokrewieństwa. Moje dzieci, Wiktor i Sara, one musiały mi udowodnić, że można im ufać. Dlaczego? Bo ja im udowodniłem, że można mi ufać. Ja im udowodniłem, że można mi ufać. Ja złożyłem materiał dowodowy przed moimi dziećmi. A potem, jak dzieci zaczęły dorastać, zacząłem żądać od nich materiału dowodowego. Materiału dowodowego. Nieważne było, że coś tam syn mówił, czy córka mówi, nie, nie, ale to co zrób to. Mówisz, że będziesz o to dbał? Chcę to zobaczyć. Dowody. Wiara to przeświadczenie o tym, czego nie widać. Żeby komuś w coś wierzyć, to trzeba być absolutnie wewnętrznie przekonanym, że słowa tej osoby zapewniające nas o naszym sukcesie w naszej dziedzinie życia są kompletnym projektem tego, co ma możliwość zrobienia ta osoba. Że jeżeli ja muszę być pewny, że ty do mnie coś mówisz, na przykład wchodzę w kooperację z tobą i teraz ty do mnie mówisz jakieś słowa, no nie? I ja muszę wiedzieć, że te słowa mają pokrycie. Jak ja na przykład, bo teraz o co chodzi? Jak ja się opieram na słowie Boga? Biorę słowo Boga i teraz patrzę, czy to ma pokrycie. Czy to nie ma pokrycia? Ja zbadałem to, czy to ma pokrycie, czy nie ma pokrycia. Wiecie, jak się bada, czy Boże Słowo ma pokrycie, czy nie ma pokrycia? Tylko na podstawie Pisma Świętego was nauczę, jak to się bada. Jeżeli dane Słowo Boga, dana obietnica Pańska zrealizowała się w wyniku uwierzenia w nią przynajmniej u dwóch bohaterów biblijnych, to znaczy, że mamy dwóch świadków i znaczy, że to działa. Ja tak zbadałem 600 parę obietnic. Ja mam materiał dowodowy. Jak ja patrzę, aha, zadziałało u Samuela i u Dawida. Mówię, nie ma bata. Nie ma takiej obietnicy Bożej, której nie przebadałem zgodnie z realnym zaistnieniem jej u przynajmniej dwóch bohaterów biblijnych. Dlatego ja do ludzi mówię, badaj Pismo. A ludzie walą w to wielokrotnie. Rozumiesz? Czytają sobie, kurczę, to jak świerszczyk jakiś. To jest materiał, który, to jest księga do studiów. Księga do studiów. Skoro powiedziałeś, nie mam względu na osobę. Amen.
To znaczy, jeśli w to coś uwierzył Dawid i w to coś uwierzył Izajasz i to u nich zadziałało, to musi zadziałać u Artura Cyrońskiego. To rozumiecie, o co chodzi? Tak się to bada, ale żeby to zbadać, to trzeba to sprawdzić. Ja nie biorę Słowa Bożego, bo tutaj napisane jest tak przetłumaczone i zaraz ja w to wierzę, bo tak, bo ja jestem głupi znowu. My tłumaczymy Biblię, ja widzę, co oni tam narobili, co tam jest w ogóle narobione. Tam jest kurczę człowieku, ja nawet nie umiem powiedzieć, co to jest. Człowieku. Nowy Orlean do kwadratu. Prawdziwa wiara opiera się na dowodach. Dowód to czynność, podkreślam sformułowanie to czynność, prowadząca do uznania za prawdziwe twierdzenie co do stanu faktycznego jakiegoś zagadnienia. To znaczy, że jeżeli ty powiedziałeś, że masz dowody na jego, jak na przykład na jego wzrost, no nie? To znaczy, że on musiał ci co? Pokazać, nie powiedzieć. Pokazać, udowodnić. I teraz dlatego ty masz dowód, ty masz prawny dowód. Czyli to jest czynność. Ty musiałeś wykonać czynność jakąś, a on tą czynność zarejestrował i uznał jako dowód. Dowód to czynność. Rozumiecie, o co chodzi? To czynność. To nie jest coś, o czym się rozmawia na poziomie teoretycznym. To jest czynność. Dlatego jak ja na przykład badam Boże Słowo i przyglądam się, jak to było w życiu Dawida, tam, to ja patrzyłem, aha, Dawid w to uwierzył i to mu się co stało. To mu się stało. Rozumiesz? Stało mu się. Na przykład uwierzył w tamtym czasie, tak, że Bóg się objawia w chwałach swojego ludu. Takie miał słowo Dawid. W związku z tym brał tą swoją harfę i grał na polu i uwielbiał Boga. I teraz on wierzył w to, że przez to objawia się w nim Bóg. I dla niego objawienie Boga na poziomie jego rozumienia było tym, że on będzie miał tak. Będzie najlepszym pasterzem, najbezpiecznym ochroniarzem dla tych zwierząt, będzie miał siłę, będzie miał w ogóle możliwości i tak dalej. Stąd on przez to, potem jak widział w ogóle jakiegoś tam niedźwiedzia czy wilka, to on go dopadał i go zabijał, ten nastolatek. Ja mówię, aha, Boże, tak to działa. Widzę czynność, mam dowód. Mam dowód. Rozumiesz? Mam dowód. Izajasz 63:7 mówi tak. Wspominam dowody łaski Jahwe, chwalebne czyny pańskie, zgodne ze wszystkim, co nam Jahwe wyświadczył. Tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia. Wspominam dowody. Wspominam dowody. Jak ja marzę, żeby Boży ludzie w swojej głowie obracali materiałem dowodowym na temat Boga, zamiast się wpieprzać w to, co czują. Po co to w głowie mieć to, co czuję i myśleć o tym, co czuję? Nie dosyć, że czuję i nie do końca w ogóle wiadomo, czy ja dobrze czuję, bo jestem w etapie przejściowym, to jeszcze ja rozmyślam nad tym, co czuję, a jeszcze nie daj Boże, bronię tego, co czuję. Przecież tu jest napisane. Wspominam dowody. Jakie dowody? Łaski. Czyli niezasłużonej przychylności Boga dla człowieka. I Bożej zdolności we mnie. Wspominam dowody. Wspominam dowody. Przez wspominanie dowodów dostaje się siły Bożej. Przez wspominanie dowodów. A nie wspominanie tego, co się czuje. Co się przeżyło. Jakie się ma doświadczenia. Co nas to obchodzi? Jakie my mamy doświadczenia, jakie mamy przeżycia. Użyjmy tego na terapii, zróbmy z tego robotę, a potem to wyrzućmy i zapomnijmy. Przecież to proste.
Cholera, to w ogóle... I zacznijmy co robić? Obracać w umyśle dowodami łaski Jahwe. Dowodami łaski Jahwe. Nie masz co robić? To zacznij obracać dowodami o tym, że Bóg jest dobry. Taki dzisiaj sobie robię, kurczę, detoks. Siadam w domu i dzisiaj w ogóle będę przytaczał materiał dowodowy, na taki, który mówi o tym, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry. Taki będę, dzisiaj takie coś sobie robię. Jak materiał dowodowy, będę sobie zeszyt i se spiszę. I pamiętaj, jak już będziesz pisał trzeci dowód, no nie? Jak już trzeci dowód będziesz pisał, to znaczy, że wypełnia cię teraz moc pańska, bo już piszesz trzeci dowód. Kończysz temat. Reszta to tylko będzie wzmocnienie tego, co w tobie powstaje. Tylko wzmocnienie. Świadkowie powstali. Świadkowie świadczą. Rozumiesz? W ogóle dzisiaj pojęcie świadka jest gówno warte. Ludzie kłamią na potęgę. W Stanach jeszcze są te historie, tam się kładzie rękę, przysięgam na Biblię. Bzdury, 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 bzdury. W tamtym czasie, co mówiono o tym, żeby nie przysięgać krzywo, czy żeby mówić prawdę, zeznając w sądach i tak dalej, wiecie, co groziło za to? Kara śmierci. Dzisiaj jest od pół roku do pięciu w Polsce. Jak ci udowodnią, bo ci jeszcze muszą udowodnić, żeś kłamał. A udowodnić, żeś kłamał, rozumiesz, nie jest takie proste w Polsce. Ale to od pół roku do pięciu. W tamtych czasach była czapa. Jak cię trzasnęli na tym, że składałeś fałszywe zeznanie, to cię brali za łeb, bez względu na to, jaki miałeś status społeczny, proszę ciebie, były kamienie i koniec. Rozumiesz, o co chodzi? I nie było. I tam fałszywy świadek, to się pięć razy zastanowił, czy on ma być fałszywym świadkiem. To bycie fałszywym świadkiem w tamtym czasie, to było bardzo niebezpieczne. To trzeba kupę hajsu komuś wyłożyć, ktoś musiał być odważny. Wiecie. A dzisiaj to pieprznie to opowie tamto, to nieważne jest dla niego. Wspominam dowody łaski Jahwe. Chwalebne czyny pańskie. Chwalebne czyny. Nie teorie, czyny. Rozpatrujesz czyny. Ja przyglądam się, na przykład, dla mnie są czyny istotne. Dla mnie jest tak, ludzie, dla mnie jest tak mało ważne, co kto mówi. Jest to dla mnie tak mało ważne, że się w głowie nie mieści. Im dłużej chodzę z Bogiem, jest to mniej ważne dla mnie. Co kto mówi? Ja muszę widzieć jego czyn. Dla mnie czyny człowieka krzyczą z niego. Czyny krzyczą. Przecież taki człowiek, co do mnie zadzwoni i powiedział, że on jest Jezus Chrystus. Ja od niej jestem, ten człowiek jest spalony na dzień dobry. Rozumiesz? Spalony. On nie może do mnie w ogóle... rozumiesz, powiedzieć, ten człowiek, no, ta dziewczyna, ta niebinarna, proszę ciebie, te poszło, wiesz, o co chodzi. No i jakby to są czyny. To jest, ona w ogóle to fajna dziewczyna, sympatyczna, w ogóle miła, wiecie, o co chodzi, taka inteligentna, po studiach w ogóle tego, no ale jest poszło, coś nie poszło. Gdzieś coś, gdzieś coś nie poszło. I teraz to, że coś nie poszło, wywarło wpływ kompletny na tą osobę. Ta osoba jest niewiarygodna. Rozumiecie? Bo ona w ogóle zaimek wymyśliła nowy. Odmianę zaimka wymyśliła i używa go. Robi to. Rozumiesz? Taka dyscyplina, dokładnie. Jej to szło człowiek jak z automatu, poszło, zrobiło. Rozumiesz? Ja aż sobie, wiecie, ponieważ ja lubię te słowa, to sobie potrenowałem, jak to by brzmiało, to trzeba się trochę tego pouczyć, powiem wam szczerze. No ale parę dni to bym musiał tak spędzić, żeby się tak szybciutko na tym nakręcić, nie? A ja naprawdę nie mam problemu z wypowiedzią, wiecie, więc... No ale to... Chwalebne czyny robię. Jakie? Zgodne, z czym zgodne? Z moją sprawą. Ja przyglądam się na rzeczy związane z moją sprawą. Z moją sprawą. Na przykład
ktoś ma problem z tematem, że nie wiem, że jest niepewny jest swojego zbawienia. Załóżmy. Zbierz materiał dowodowy. Zbierz materiał dowodowy na to. Rozumiesz, o co chodzi? Miej materiał zgodny z twoją sprawą. Sprawdź to po prostu, no nie? Chwalebne czyny pańskie, w ogóle rozpatrz, zbierz dowody i złóż to do kupy. Powiedz, o, taki jest materiał dowodowy. Taki jest materiał dowodowy. Izajasz 55:3. Słuchajcie, a ożyje dusza wasza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski. Bóg mówi, ja swoje przymierze opieram na dowodach. Ja wam nie proponuję, żebyście uwierzyli w moje miłosierdzie, dlatego że ja mam łagodny charakter. Ja nie wiem, czy Bóg ma łagodny charakter. No to jest do dyskusji, czy to jest łagodny, czy to nie jest łagodny. Wiecie, o co chodzi, no nie? Natomiast to nie na tej podstawie. Bo wiecie, Bóg jest jakiś. My używamy słowa dobry, bo nie mamy innego słowa. Dlatego ja sam powiedziałem, rozważaj dobroć Boga, bo nie mamy słowa innego. Dobry. Bo co my rozumiemy przez słowo dobry? No, my rozumiemy, że dla nas dobry. No tak rozumiemy też na przykład. Generalnie dobry, wyświadczający dobro. No bo te greckie słowo, te agate, to jest jakby czynność, no nie? To jest czynność, że to wyświadcza dobro. No więc jakieś, że o takim Bogu mówimy. Ale rzeczywiście o strony filozoficznej, tak? To jest dyskusyjne, czy to jest dobra postać. Prawda? Bo teraz każdy człowiek będzie miał inne pojęcie dobra. Będzie miał inne pojęcie dobra. I dla kogoś on jest dobry, na przykład dla ciebie on jest dobry, no nie, ale dla twojego wroga no nie jest dobry na przykład, no, okazuje się. No jest ambiwalentny, bo to jest typowa ambiwalencja rzeczywiście. Natomiast widzimy, że od strony filozoficznej to tutaj się nad tym zastanawiamy. Natomiast co robimy? My widzimy, że on zawarł z nami przymierze z niezłomnymi dowodami. To są dowody niezłomne. To są dowody mówiące o tym, że nie można zaprzeczyć temu, że te przymierze z wami zawarłem. Nie można zaprzeczyć temu przymierzu. A ty musisz być pewny, musisz mieć na to dowody. Musisz mieć dowody. Że to przymierze, które ja z wami zawarłem, mówi Bóg, to jest coś, na co te dowody są. Czy ty widzisz to, człowieku? Że to na tym to polega. Dlatego na przykład w różnych kolejach życiowych człowiek się, wiecie, czuje lepiej, czuje gorzej, jakieś upadki się pojawiają, coś tam innego się pojawia w życiu człowieka. Teraz ty, kiedy wiesz, że on zawarł z tobą przymierze na podstawie dowodów, to wiesz, gdzie się kierujesz? Do dowodów. Do dowodów. Do dowodów, nie do odczuć. Do dowodów się kierujesz. Do dowodów. I na ich podstawie w ogóle funkcjonujesz. Jakie mam dowody? Jakie ja mam dowody? Jakie mam dowody, że ty zawarłeś ze mną to przymierze? O, dobra, od strony twojej, co ty zrobiłeś? Sprawdźmy to w ogóle prawnie. Umarłeś za moje grzechy. W ogóle tak, nie musiałeś, nikt ci nie kazał, nie byłem tego wart. Wiesz, o co chodzi? Umarłeś za moje grzechy. Mam dowód. Dowód twojej miłości do mnie. Mam dowód, no nie? Mam dowód. I teraz co? Drugi dowód. A ja w to, co zrobiłem? Uwierzyłem. Uwierzyłem, że umarłeś za mnie. Wierzę, że umarłeś za mnie. Mamy dwóch świadków. Przymierza. Mamy dwóch świadków pewnego prawnego procederu. On za mnie umarł. Oto fakt. Ja uwierzyłem w tą zastępczą śmierć, oto fakt.
mam dwa fakty. A zatem jak przychodzi diabeł i mówi do mnie tak, wiesz co, tutaj dzisiaj upadłeś i to jednak ty nie jesteś zbawiony, rozumiesz o co chodzi? To się mówi do niego, wal się cieciu. Rozumiesz o co chodzi? Dlaczego? Nie dlatego, że jest mi przykro, nie dlatego, że jest mi źle, dlatego, że mam dowody na to, że kłamiesz. Mam dowody, na dowodach się opieram, na dowodach się opieram, na dowodach się opieram. Rozumiecie? Na dowodach się opieram. Nie opieram, ja się w ogóle na niczym innym nie opieram. Zobaczcie, Jezus do tego stopnia to rozumiał, że on w pewnym momencie staje przed ludźmi i mówi tak, kto z was jest w stanie udowodnić mi grzech? A co on mówi? Udowodnij mi, udowodnij mi, udowodnij mi grzech. Słuchajcie, jak żyję, żaden człowiek nie stanął przede mną i nie udowodnił mi. Zarzucił, masa ludzi mi zarzuca różne rzeczy, jasne. Ale udowodnij. Rozumiesz? Udowodnij. Przedstaw dowody. Ja wiecie, ja od chyba tam, nie wiem, 15 roku życia stawałem przed sądami i tam trzeba było coś udowodnić. Ja musiałem udowodnić, że jestem niewinny, oni musieli udowodnić, że jestem winny. Po prostu, rozumiecie? Ja mam głębokie zrozumienie, na czym polegają procesy. To nie jest tak, że ty po prostu, że tam, no nie wiem, że po prostu ktoś mnie nie lubi i coś mi tam zrobi. Nie. Nie. Dowody. Muszą być dowody. Rozumiesz? Nie ma dowodów, nie ma sprawy. Są dowody, jest sprawa. Oczywiście, wiecie, w prawie ludzkim można to spreparować. Oczywiście, że to można spreparować. Ale generalnie muszą być dowody. I teraz to, słuchajcie, a ożyje dusza wasza. Czego słuchajcie? Materiału dowodowego słuchajcie. Kiedy obracasz w głowie materiałem dowodowym w jakimś temacie, to powstaje życie, z ducha płynie życie do twojej duszy. Rozumiesz? W duchu jest życie. I teraz ty w głowie swojej obracasz materiałem dowodowym w sprawie na przykład przymierza Boga z tobą i w tym momencie zaczyna płynąć życie. Kiedy będzie płynęło życie? Kiedy materiał dowodowy będzie w obrocie? Kiedy będziemy rozmyślali o materiale dowodowym? Kiedy będziemy wspominali materiał dowodowy? A nie wtedy, rozumiecie? Jak będziemy w ogóle śpiewali sobie, czy coś wielokrotnie, ktoś uwielbia Boga, nic się nie dzieje w nim. Halleluja, halleluja, halleluja. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Wiesz, o co chodzi? No bo tak naprawdę wielokrotnie to człowiek działa w tej szufladzie już takiej po prostu, bo tam ja uwielbiam Boga albo na przykład modlę się innymi językami. Dobra, w pewnych sytuacjach modlitwa innymi językami profiluje cię, ale w innych wiesz doskonale, cię nie profiluje. Dziękuję. Rozumiesz? Nie profiluje cię, no kurczę. W innych tak, a w pewnych dziedzinach nic. Ale dowody, dowody są dowodami. Ja patrzę na fakty. Rozumiesz? Takie są fakty. Fakty. Nie wiem, u kogoś, ktoś ma, pojawił się problem finansowy, ktoś teraz fakty zbierał. Zaraz, co ja zrobię najpierw? Najpierw zbiorę fakty. Po pierwsze, to ten stan, w którym jestem obecnie, stan braku finansowego, jest stanem nielegalnym w stosunku do przymierza Boga ze mną. To nielegalny stan. Tak? Dlaczego nielegalny? No dlatego, że Chrystus stał się ubogim, a bogactwem jego był ubogacony. Jest tak dlatego. A co to się tam stało? No to teraz ja sobie to rozłożę na części pierwsze, jak jeszcze mi mało, to ja sobie to porozkładam, jaka tam zaszła zależność duchowa. Co tam się wydarzyło? No to teraz ja najpierw udowodnię na podstawie w ogóle Pisma Świętego, że bieda jest wynikiem grzechu. Że to wynik grzechu. Że na początku nie było biedy. Tak jak na początku nie było choroby. Ona powstaje w wyniku grzechu. Więc bieda nie jest naturalnym stanem odrodzonego z Bożego Ducha człowieka. Ona jest naturalnym stanem grzesznika, a ja przecież grzesznikiem nie jestem.
No kurczę, no nie jestem grzesznikiem, kurczę, jestem nowym stworzeniem, więc to nie dotyczy mnie. W przymierzu, które mam z Bogiem zawarte, bieda została wyeliminowana w naturalny sposób. Po prostu bieda została wyeliminowana, tak? Zbieram materiał dowodowy. I teraz ludzie, w ten sposób myśląc, tak zbierając różne rzeczy, my stajemy, rozumiecie, w sile. Życie zaczyna płynąć, moc zaczyna rosnąć. Zostajemy wyswobadzani z różnych rzeczy. Rozważmy tego Izajasza 55:3. Słuchajcie. W wyniku słuchania ożywa dusza. Widzicie? W wyniku słuchania. W wyniku słuchania o materiale dowodowym ożywa dusza. Przymierze jest zawarte i świadczą o tym dowody łaski. Rozważam te dowody łaski i ożywa moja dusza. Chcę, żeby moja dusza ożyła, czyli chcę, żeby moja dusza stanęła w pionie. Muszę rozważać dowody łaski. Zamiast się zajmować innymi rzeczami, będę rozważał dowody łaski, żeby dusza mi do pionu stanęła. To będę dowody łaski rozważał. Zamiast innych rzeczy. Tak w ogóle mam w domu taką teczkę i tam mam wszystkie akty oskarżenia, które przeciwko mnie były wprowadzane od 15 roku życia. I tak sobie porządkowałem to któregoś razu i wziąłem sobie jakieś tam, kurczę, jakąś tą sprawę moją i tak sobie czytam te zarzuty, które tam są mi postawione. Czytam te zarzuty, czytam. Ja naprawdę mam silną psychikę. Słuchajcie, a ja w ogóle czytam i czuję, że się czuję coraz gorzej. Ale ja mówię, co to jest? A Bóg mówi, no czytasz oskarżenie. Jak ty uważasz, jak ty się masz czuć, skoro ty teraz przyswajasz do swojej duszy informacje o oskarżeniu? I zobaczcie, to jest ciekawe. To są rzeczy, które dawno temu zniknęły, ich nie ma, nawet już w kartotekach w ogóle sądowych nigdzie, ale wspominanie materiału związanego z oskarżeniem mnie zaczęło powodować, że moje samopoczucie zaczęło się pogorszać. I Duch Święty do mnie mówi, jesteś prorokiem, naucz się. To samo się dzieje, kiedy wspominasz oskarżający cię materiał w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Kiedy wspominasz swoje grzechy, wspominasz swoje błędy, wspominasz swoje niedociągnięcia, wspominasz swoje traumy, wspominasz w ogóle okaleczenia, których doznałeś w życiu, wtedy twoja dusza doświadcza śmierci. Śmierci, bo czytasz akt oskarżenia i proponowane kary za to. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, wow. To jest to samo. Wprowadzałem do swojego umysłu pewien materiał. Tylko fałszywy. Fałszywe dowody wprowadzałem. Bo co? Bo stare przeminęło. Stare przeminęło. Ale wystarczy, że człowiek mający problemy finansowe usiądzie i będzie myślał w ten sposób. Mam problemy finansowe i już jest załatwiony. Już się załatwił. Już się załatwił. Bo on powiedział, mam problemy. Wiecie, co on stwierdził? On stwierdził, że on ma problemy finansowe. On stwierdził, że obecny jego stan to jest stan braku. On stwierdził jako sędzia, że ma brak. Podbił stempel pod tym. Mam brak. Jestem wybrakowany. Nie opar się na materiale dowodowym. Nie opar się na fakcie, że niczego mu nie brakuje. Nie opar się na fakcie. Nie opar się na fakcie, że jest zaopatrzony ponad miarę. Nie opar się na fakcie, że srebro i złoto płynie do niego. Nie opar się na fakcie. Opar się na tym, że ma brak.
przyjął fałszywy materiał dowodowy. Zaczął budować swoją wiarę na fałszywym materiale dowodowym. I teraz, pamiętajcie, on już w to wierzy. On wierzy w to. On już nie tylko wie, że nie ma, on teraz wierzy w to, że nie ma. A skoro on wierzy w to, że nie ma, to on uruchamia program stwórczy. On uruchamia program stwórczy. I w jego przypadku zaczyna następować tutaj sytuacja jaka? Rodzenia się braku. A jak? Ciężko znaleźć pracę, spotykasz się z ludźmi, którzy są ci nieżyczliwi. Rozumiesz, o co chodzi? Prawo przyciągania. Rozumiesz? Dlaczego? Na fałszywym materiale dowodowym, kurczę, zbudowałeś. Rozważałeś to sobie. Nie pojąłeś tego, że masz rozważać dowody łaski Pana. A wtedy dusza twoja ożyje. Rozumiesz? To mało, aby poznać dowody łaski. Trzeba je również wspominać. Wspominanie to obraz z przeszłości przywoływany w pamięci. Wspominaj dowody. Wspominaj dowody. Czemu wspominasz, ile krzywd w życiu doznałeś? Wspominaj dowody łaski Pana. Czemu wspominasz, ile trudności miałeś? Wspominaj dowody łaski Pana. Czemu wspominasz, ile doświadczeń negatywnych miałeś? Wspominaj dowody łaski Pana. Jest napisane jak W, co wspominać. Powspominam moje grzechy. Po co? Powspominam moje nałogi, powspominam moje patologie, powspominam moje ułomności, powspominam te różne rzeczy. Zrobię sobie czarną niedzielę. Rozumiesz? Tylko ja i śmierć. Człowieku, wieczór horrorów. A potem się dziwi. Kiedyś syn nasz w ogóle, chyba był jeszcze w gimnazjum, gdzieś tam poszli, umówili się na noc horrorów. Przyjechali tutaj na noc horrorów, on mówi, Boże, kochany, mówi, ja się bałem tydzień. Mówi. Akurat w tym czasie jakoś Norbert jakiś remont u nas robił. Mówi, położyłem się spać, a on coś tam wiercił, rozumiesz? Jak ja się obudziłem, jak ja się bałem, ja mówię, po cholerę żeś poszedł. Mówię, noc horrorów co zrobiłeś z kolegami. Po co to było, kurczę, się naładować, kurczę, materiałem takim? Aby wspomnienie miało należytą siłę, należy uznać, że dowody przez nas poznawane to chwalebne czyny pańskie, czyli należy w swoim sercu nadać im najwyższą rangę. Czyli teraz jak ja wspominam te rzeczy, to ja o nich, ja je uznaję za najwyższe. Reszta nie ma znaczenia. Że masz takie doświadczenie. Co ciebie twoje doświadczenie? Po co? To są najwyższe jakości rzeczy. Najwyższe jakości. Jak Dawidowi Bóg dał, to Arturkowi Bóg da. Proste jak drut. Bo Dawidek się oparł na jakimś w ogóle, na jakimś fragmencie i Arturek się opiera na jakimś fragmencie. Jak Dawidkowi byli przychylni ludzie, rozumiesz? Dlatego, że Dawidek miał dobre intencje, to i mi będą przychylni ludzie. On wierzył w intencje swoje. On wierzył w przychylność. Nie wiem, czy wy rozumiecie to. On wierzył w przychylność. On wierzył w takie rzeczy, on robił nieracjonalne rzeczy, wierząc w przychylność. On przychylność wierzył. On tak cholernie wierzył w przychylność tego Boga. Rozumiesz? W swoich rozważaniach należy widzieć zgodność pomiędzy tym, co Bóg obiecał i co już zrealizował w swoich obietnicach i trzeba zebrać materiał. To, co powiedziałem. Nie masz wyjścia. Musisz mieć, to ty musisz mieć materiał. To ty musisz sobie to wypracować. Wypracować. I musisz rozważać każdy aspekt Bożych obietnic i działań i należy cię je ocenić z perspektywy dobroci Bożej wobec Izraela. To jest bardzo proste. Wiecie, czym dla mnie jest Izrael? Materiałem dowodowym. Dla mnie to nie jest kraj, do którego się jedzie, żeby przeżyć religijne doświadczenie. Albo pobawić się w święto namiotów, albo coś innego tam, kurczę, zrobić. Dla mnie Izrael to jest proroczy głos. I ja mówię tak,
Jeśli Bóg Izraelowi czyni dobrze dziś, gdzie jest 90% ateistów w tym kraju, ponieważ tak obiecał, to ja się pytam, czy to nie jest dowód łaski. Największe lobby homoseksualne jest w Tel Awiwie. Rozumiecie? Największe. Najwięcej w ogóle ludzi walczących w ogóle o prawa homoseksualistów wywodzi się w ogóle ze struktur Tel Awiwu. Kurczę, to jest taki kraj. I co z tego? Jak ja tam pierwszy raz pojechałem, to pamiętam pierwsza rzecz, którą Bóg do mnie powiedział, mówi, widzisz niewierność tych ludzi? Ja mówię, Boże, wszędzie. A on mówi, ale ja jestem im wierny, bo obiecałem, nie opuszczę Syjonu. I dzisiaj wiecie co, widzicie co się dzieje? Wszyscy mogą próbować wysadzić ich z siodła. A te maleńkie państwo wielkości województwa mazowieckiego będzie ich lać do nogi. Czemu? Bo Bóg jest z nimi. Czemu? Bo tak powiedział. Rozumiecie? Kiedyś ktoś zapytał, dlaczego Amerykanie są tacy proizraelscy, nie? Odpowiedź jest prosta. Bo oni wiedzą, z kim jest Bóg. Oni to wiedzą. Nie wiem, czy zauważyliście, oni z żadnym państwem tak nie są. Oni będą, kurczę, rozumiesz, dadzą się zagryźć za Izraela. Rozumiecie? Bo oni wiedzą. Dzisiaj to wszystko jest już tylko na poziomie politycznym. Dzisiaj to jest układ polityczny, ale początki takie były. Oni wiedzieli. Oni wiedzieli. Bo oni powstali na gruncie w ogóle Biblii, na gruncie chrześcijaństwa. Oni wiedzieli. I zawarli przymierze właśnie z Izraelem. Przecież im się by lepiej opłacało z kim innym zawrzeć. Oni, jakby Amerykanie zawarli przymierze z całą Ligą Arabską, to było dużo, dużo, dużo lepiej. Nie byłoby pieprzonego Iranu dzisiaj. I w ogóle numerów, które oni walą, rozumiesz? Ale nie! Rząd amerykański wybrał inny układ. Maleńki Izrael wybrał. Bo to z maleńkim Izraelem jest Bóg. Bo tak Bóg powiedział. I twórcy Konstytucji Stanów Zjednoczonych z Lincolnem na czele, oni wiedzieli, co to jest. Wiedzieli, jak to działa. I dla mnie Izrael jest informacją, że Bóg jest wierny. Nie masz co robić? Porozważaj Izraela. Poczytaj o Izraelu. Niekoniecznie w Piśmie Świętym nawet. Zobacz, co tam się kurczę działo i co się dzieje. Zobacz losy tego kraju. Zobacz, przez co oni przeszli, jak to jest w ogóle możliwe. Zobacz, jak proroctwa się realizowały. Rozumiesz? Czasami, kurczę, 3000 lat słowo było wypowiedziane przez Izajasza. I zgromadzę ten naród. I zgromadzę ten naród. I przychodzi 1948 rok. Człowieku, Izajasz nawet nie wiedział, że takie liczby są. Kiedy to głosił, rozumiesz? Zgromadzę ten naród i sprowadzę ich do tej ziemi. A tu jest napisane w ogóle, słuchajcie, a ożyje dusza wasza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski, a wcześniej napisane okazanymi domowi izraelskiemu. Jak sobie to złożysz do kupy, to zobaczysz, Boże kochany, to jest ja mam skąd brać materiał. Ja mam bohaterów biblijnych. Ja mam, kurczę, Izrael. Ja mogę na tej podstawie zebrać taką petardę, że te w ogóle sformułowanie, które mówi, że wszystkie obietnice Boże w Chrystusie Jezusie mają swoje tak, przestanie być dla ciebie jedynie teorią. Ty naprawdę na to spojrzysz, powiesz, aha, no to wow, to naprawdę tak jest. Jest materiał. Mam na podstawie czego wierzyć. Ja mam na podstawie czego wierzę, dlatego ja mam niezłomną wiarę. Bo ja wierzę na podstawie czegoś. Ja nie wierzę na podstawie iluzji, albo chcenia, albo dobrego życzenia sobie, nie wiem. Wiesz, o co chodzi? Że ja mam dobre życzenie, żeby tak się stało. Nie. Nie. Ja mam dowody. I na tych dowodach buduję. Psalm 18:31. Słowo Jahwe jest wypróbowane. Wypróbowane. Bóg nie ma nic przeciwko temu, aby wypróbowywać Jego słowa, obietnice i działania.
Nic przeciwko temu nie ma. Powinieneś wypróbowywać to. Powinieneś mieć dowód, że to przeszło próbę. Zrób to. Przypowieści Salomona 31:9. Sądź sprawiedliwie, osądź Boga, jak należy. Sądź sprawiedliwie, osądź Boga. Miej dowody. Rozumiesz? Ja osądziłem Boga, ja mam dowody. Ja nie jestem wierzącym człowiekiem na podstawie tego, że mi ktoś coś powiedział i ja teraz żyję sobie, bo mi ktoś coś powiedział. Tak, nawróciłem się na podstawie tego, że mi ktoś coś powiedział. Ale potem zbradałem sprawę pańską. Posadziłem Boga na ławie oskarżonych i wyszedł niewinny. Nie dosyć, że niewinny, to materiał, który przy tym zobaczyłem, jest materiałem, na którym dzisiaj jestem w stanie wszystko zbudować. Nie umiem tego komuś dać, bo ja tego nie umiem dać komuś. Bo to każdy musi mieć taki materiał osobiście. Każdy musi mieć swoje. Rozumiecie, o co chodzi? Swoje. Każdy musi osądzić Boga. Rozumiesz? Bo jakie to pretensje ludzie mają do Boga później. A wiecie, to nie są pretensje bezpośrednio do Boga, tylko przychodzą i mówią, pastorze, a ja wierzyłem, a nie mam. Przecież to jest pretensja do Boga. A ja wierzyłem, a dalej jestem chory. Ale to jest do Boga pretensja. A mam pytanie, a dlaczego ja nie mam? Bo kapię z tego. Rozumiesz? Dlatego. Co za pytanie? Do mnie to pytanie, dlaczego nie masz? Oskarżasz, w ogóle osądziłeś Boga sprawiedliwie? Bo teraz Go oskarżasz. Oskarżasz Go. Teraz jesteś prokuratorem. Ja się Ciebie pytam, czy zostajesz na poziomie bycia prokuratorem, czy będziesz sędzią? Czy osądzisz tego Boga? Zbierzesz materiał dowodowy i powiesz, tak, Panie Boże mój, takie są fakty. Jesteś dobry. Jesteś ze mną. Nic tego nie jest w stanie zaprzeczyć. Nic mnie nie wyprze dzisiaj z tego. Jesteś dobry, jesteś ze mną. Mam na to dowody, Panie Boże mój. Rozumiesz? A nie, ja bym chciał tak. Ja bym tak chciał. Rozumiesz? Ta dziewczyna chce być ono. Ona chce być ono, tylko dalej jest dziewczyną, normalną dziewczyną, wiesz, o co chodzi? I ona będzie tak chce mówić, proszę Ciebie, poszłą, zrobiłą, kupiłą, a dalej będzie normalną dziewczyną. Będzie wojowniczką LGBT, bo to wojowniczka jest, nie? Wojowniczka LGBT będzie. Wojowniczkość. Chodzi o to, że ona będzie to robić, bo ona walczy. Nawet walczy o prawa wśród LGBT, bo to jest ciekawa w ogóle, bo to jest postać, która w ogóle... To jest zawodniczka, która już jest mało, że jest drag queen, bo to jej nie pasuje drag queen, bo żeby być drag queen, to trzeba być facetem, przebierać się za dziewczyny i robić ten... A ona to nie chce być drag queen, bo drag queen jest źle. Bo drag queen to jest on przebrany za ono, za oną, za nią. On przebrany za nią. A ona jest ono, więc ona się nie mieści w drag queen, więc teraz, żeby on, ono występuje przeciwko drag queen i ona jest men, drag man czy coś takiego. Jest takie w ogóle podgrupa teraz, to są te ono przebierające się za mężczyzn. I one tam robią show jako mężczyźni, se rysują brody, wąsy, wiecie, o co chodzi. Ja się na to patrzyłem i mówię, Boże, jaka kompilacja. Ale jak trzeba, zobaczcie, jaką ideę trzeba do tego stworzyć, żeby takie coś zrobić, no nie? Że nie tylko jest wojowniczką o prawa LGBT, ale jest też wojowniczką wewnątrz LGBT, rozumiecie, o co chodzi? O prawa ono. Bo w środku LGBT mężczyźni i kobiety już mają swoje prawa, tam się mieszają ze sobą i okej, ale ono jest takie najgorsze. Najtrudniej się temu ono tam ogarnąć. Ona jeszcze walczy w środku. Ja mówię, konkretna dziewczyna. Mówię, kurczę, jakby przyjęła zbawienie. Mówię, jaka to ewangelistka by była. Mówię, kurczę. Wśród Greków jak Grek, jak onów jak on, onów jak on. Poszłaby jak burza, mówię. Tak sobie wczoraj myślałem. Mówię, Boże, mówię. Nawet się pomodliłem o nią. Mówię, niech ona spotka Ciebie może, Panie Boże. W tym Tajwanie tam, kurczę, wiesz, jakiś ewangelista się trafi.
Ona chyba znajdzie. Ja mam wrażenie, że ona Boga znajdzie w ogóle, bo to tak jest poszukiwacz, człowieku kwaśnych jabłek. Rozumiesz, że szok, nie? Chodzi mi o to, że ty musisz osądzić sprawiedliwie na podstawie materiału dowodowego Boga. Rozumiesz? Tylko zrób to obiektywnie. Jeśli twoja wiara ma być silna, to musi opierać się na silnym i wypróbowanym materiale dowodowym. Na tym się musi opierać twoja wiara. I z tym musisz wejść w nowy rok. Wiara nie jest bezmyślnym procesem myślowym opartym na jakimś, nie wiem, na jakiejś swobodnej idei lub myśleniu życzeniowym. To nie jest wiara. Wiara opiera się na faktach, a fakt to jest element prawdy. Rozumiesz? To jest element prawdy. Niezaprzeczalna sprawa. Wielu ludzi traci wiarę albo część tej wiary z uwagi na to, że nie mają zebranego materiału dowodowego. Ludzie się po prostu w tym gubią. I mu to ucieka, przelatuje im wiara przez palce. Bo oni nie wiedzą już, czy on wierzy, czy co to jest, jak to jest. I dyskutuje potem. I potem w tych dyskusjach, miałem objawienie, ja mówię, przestań. Ludzie, w czterech Ewangeliach nie mamy takiej informacji, że Jezus komukolwiek mówi. Rozumiesz, o co chodzi? Tłumacząc mu jakiś fakt, że miał objawienie. W ogóle rozumiecie? To takiego czegoś nie ma. On nie przychodzi do kogoś, wiesz, mówi, trzeba zrobić tak i tak, bo Bóg mi to objawił. On takiego czegoś nie mówi. On jak do kogoś idzie i mówi, że coś trzeba zrobić, to on mówi, dlaczego tak jest. I nawet stosuje do tego dziesiątki przypowieści, żeby ludzie mogli to zrozumieć na poziomie intelektualnym. Rozumiesz? On nie mówi na przykład w ogóle jakiejś rzeczy, w ogóle to jest mistrzostwo u niego. Że on nie przychodzi i mówi, wiesz, bo ja miałem takie objawienie, Piotrze, to teraz, żeby iść na krzyż, to takie objawienie mam od Ojca. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, co on mówi? Napisano i wali im dowodami. Tak do nich mówi, bo oni znają Stary Testament. Mówi, proszę bardzo, i dla nich napisano, bo z czym on się liczy? To są ludzie, którzy od małego byli wychowywani w synagodze, oni znają bohaterów biblijnych, oni wiedzą, jak bohaterowie biblijni opierali się na obietnicach Bożych i jak to u nich działało. Dlatego on w prosty sposób mówi do nich, chłopaki, napisano, że Chrystus musi cierpieć i umrzeć, a potem wstać z martwych. Nie rozumiem, o co wam chodzi. Ale co? Jakieś ale? Tak, ale bo Paweł potem też to robi Paweł właśnie. Bo ten prawdziwy Paweł to nie jest ten Paweł, którego nam wymalowano w tym Nowym Testamencie właśnie. Gdzie Paweł w ogóle lawirujący i kurczę roller coaster, człowiek emocjonalny. Tylko to jest tak złożona sprawa, ten Paweł jest tak złożony do kupy, że się w pale nie mieści. I właśnie tak napisano, jest tak napisane, takie są fakty, takie są dowody, dziękuję, lecimy dalej. Nie przyjmujecie? Bunt. Dla niego od razu był bunt. Tam nie było dyskusji. Wiecie, my naprawdę dzisiaj żyjemy w złotych czasach. Uważam, że to jest dlatego, że się przybliża w ogóle powrót Pański i Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dlatego jest dzisiaj tak zwane przyzwolenie, ja to tak nazywam, przyzwolenie do tego, żeby budować drogę do drogi. Ja tak robię. Ja buduję u ludzi drogi do drogi. Drogę do drogi. Gdybyście funkcjonowali w czasach Jezusa, tak jak tutaj jesteście, nie? Nie mielibyście drogi do drogi. Nie byłoby tłumaczenia. Tak. On by powiedział, kto je ciało moje i pije krew moją, w ogóle ten jest ze mną jedno. I poszedłby. A ty teraz byś tak. Iść czy nie iść? No to, ale, no, i pójdę, nie pójdę. Rozumiesz? Ale już go gonią. Mnie też będą gonić. Mówi, dobra, idę. Rozumiesz, o co chodzi? On powiedział, staje, wiesz, przyszedł i powiedział, ja jestem chlebem z nieba. Kto będzie mnie jadł, nie będzie łaknął, nie będzie w ogóle, wiesz, ja jestem wodą życia, kto będzie mnie pił, nie będzie pragnął, i by poszedł. I teraz powiedział, czy ty to złapałeś? To były, kurcze, rozumiesz, minuty. To były minuty. Czy ty to złapałeś?
jak złapałeś, to zostawiałeś wszystko i biegłeś. A dzisiaj się drogę do drogi buduje. Ja rozumiem ten czas. Chodzi mi o to, że jest cholernie łatwo dzisiaj. Bo się buduje drogę do drogi. Bo jest system duszpasterstwa, bo są inne rzeczy, bo są tłumaczenia, bo są telefony, bo są grupy, kurczę, rozumiesz, i tak dalej, i tak dalej. Oni nie mieli grup, nie mieli telefonów. Jestem chlebem życia. Chcesz jeść? Chcę, chodź. A jak mam cię jeść? I milczenie. Chodź. Wiesz, o co chodzi? Chodź. I koniec. To nie było łatwe. Diabeł wykrada to, co jest zbudowane na faktach. Pamiętajcie, zawsze wam to będzie chciał kraść. Fakty. I będzie chciał, żebyście bronili swojej wiary innymi rzeczami niż fakty. Lub żebyście budowali coś na innych rzeczach niż na faktach. Jeżeli zależy ci, aby twoja wiara była silna, to zbieraj fakty Boże. Na temat Boga, na temat człowieka, drugiego na temat siebie. Ja, żeby się doprowadzić do stanu, w którym jestem dzisiaj, musiałem zebrać materiał dowodowy na mój temat. Ja jestem, ludzie, tak pewny siebie, ponieważ ja przedstawiłem sobie materiał dowodowy, któremu nie mogę zaprzeczyć. Po prostu. I ja przedstawiam go ludziom. Ja przedstawiam człowiekowi ten materiał dowodowy. Jeżeli ktoś na przykład mówi, wiesz, no bo ja się z tobą nie zgadzam, ja mówię, jesteś głupi. Po prostu. Bo, no tak, bo nie umiesz tego udowodnić. Rozumiesz, o co chodzi? Nie umiesz udowodnić tego. A rozumiecie? My się też poruszamy nie w kręgach na przykład nauki, bo gdybyśmy się w kręgach nauki poruszali, na przykład byś powiedział, jako ty jako człowiek nauki, drugiemu człowiekowi nauki, że ty się z nim nie zgadzasz, rozumiesz? I nie przedstawiłbyś mu argumentacji na to, tak? To on by cię wypluł ze swojego w ogóle otoczenia natychmiast. Jak to? A tutaj mam prawo się nie zgadzać. Masz prawo być ono. W ogóle masz pełne prawo. Masz a tam ono. Wymyśl sobie jeszcze 40 tysięcy innych zaimków. Masz pełne prawo. Jesteś wolny jak sanki w maju. Pytanie, co to jest? Poszłom, zrobiłom, kupiłom. Gdzie to jest? Gdzie to się mieści? W czym? Tu trzeba nagiąć lingwistykę do tego nawet. Rozumiesz, o co mi chodzi? Człowieku. Składaj fakty i na nich się opieraj. Rozmyślaj o nich i trzymaj się ich. Wszystko inne porzuć i nie daj się ponieść emocjom. Rozumiesz? W ogóle nie możesz dać się ponieść emocjom. Emocje to nie są fakty. Emocje nie mają nic wspólnego z faktami. To, jak się czujesz, to, jak w ogóle czujesz, nie ma nic wspólnego z faktami. To może się zgrywać z faktami, jeśli będziesz miał absolutnie zdrowe i adekwatne do sytuacji emocje. Jasne. Wtedy też jest, bo to jest fajne później, bo te emocje się same układają i normalnie, jak jest fajnie, to ty się cieszysz, jak jest smutno, to ty się smucisz, jak ktoś cię wkurzy, to się wkurzysz. Rozumiesz, o co chodzi? Jest tak normalnie po ludzku, bo te emocje same powstają. Wiesz, o co chodzi? Normalnie, adekwatnie, jak należy. Wiesz, o co chodzi? Sprawiedliwie. Po Bożemu, w ogóle wiesz, o co chodzi. Ktoś się wpieni, to nie udaje, że tam... Tylko mówisz, wpieniłeś mnie, kurczę, normalnie, że dobrze, że jestem po dobrej stronie mocy, bym ci nogę urwał, człowieku, i rozumiesz, o co chodzi, i tak dalej. I w porządku, no nie urwę ci nogi, tylko z jednego powodu cię nie urwę nogi. Nie dlatego, proszę ciebie, że jestem miły. Nie urwę ci nogi po prostu, bo zależy mi na tym, żeś miał dwie. Cię kocham. Chciałbym... Nie, ja cię kocham. Nie wyrwę ci nogi, bo cię kocham, po prostu, no nie? A nie dlatego, że jestem miłym człowiekiem. W ogóle wiesz, ale jestem na ciebie wpieniony, w ogóle wiesz, i w ogóle nie odzywa się do mnie do jutra. Jutro odpowiem na twoje modlitwy dopiero. Rozumiem. No tak. I mam do tego prawo, i to jest zdrowe, fajne. Okej? Ale normalnie
zaczynamy budowanie na faktach. Obracamy nimi, budujemy na nich, rozumiecie? Nie na emocjach. Emocje, wiecie, to, wiecie, że to przez emocje, źle uwalniane emocje, dzieją się potężne tragedie na świecie. Rozumiecie? Bo to nie na faktach się opiera. Wiara to nie emocje. Nie ma nic wiara z nimi wspólnego, ale to nic. Wiara jest martwa emocjonalnie. Martwa emocjonalnie. Wiara jest martwa emocjonalnie. Tam nie ma tego parametru. Rozumiecie? Nie ma. Jeszcze dziś zacznij weryfikować wiarę i sprawdzaj, na czym się ona zasadza. Sprawdź swoją wiarę. Sprawdzaj swoją wiarę w Boga i sprawdzaj swoją wiarę w ludzi. Rozumiesz? Sprawdź, dlaczego wierzysz też ludziom. Jaki jest powód, że wierzysz temu człowiekowi? Albo na przykład jest jakiś powód, dlaczego komuś nie wierzysz. Tak. Bo to też ciebie postawi do pionu. Pokazuje się, Boże, dlaczego ja jemu nie wierzę, temu człowiekowi? Przecież on ma materiał dowodowy. Przecież ja widzę ten materiał dowodowy. Ja nie mam, co nie mam? I bądź teraz obiektywny. Nie mam prawa mu nie wierzyć. Nie mam prawa. Bo on ma materiał dowodowy. Posłuchajcie, to są fakty, to jest, kurczę, to jest stalowa szyna. Bo i teraz tak, jeżeli mimo tych faktów, które są, ja mu nie wierzę, to muszę uznać, że jestem zaburzony. Mam jakieś zaburzenie. Boję się może. Może coś innego nie wiem, co mam, ale dlaczego mu nie wierzę? Dlaczego? To przecież ma fakty. Ja jak widzę u kogoś fakty w jakiejś dziedzinie, ja od razu wierzę temu człowiekowi. Ktoś powiedział, wiecie, ja naprawdę, im dłużej chodzę z Bogiem, tym bardziej ktoś powiedział, ty jesteś coraz bardziej naiwny. A ja to, ale to nie jest naiwność moja, naprawdę. Ja patrzę na fakty u człowieka. Taki człowiek, takie zachowania, wiecie, o co chodzi, widzę w ogóle, mam materiał dowodowy i ja mu normalnie wierzę. Ja mu, posłuchajcie, co to znaczy wierzę? Ja mu się powierzam. Nie wierzę mu intelektualnie, tylko przyjdę do tego człowieka i złożę na jego ręce kawałek swojego życia. Co zrobię? Zaryzykuję potencjalnie. A ja jestem dzisiaj w tym miejscu. Ja normalnie idę do ludzi i powierzam im swoje życie. Powierzam im życie. Jeśli mam materiał dowodowy, jeśli nie mam materiału dowodowego, to dla mnie nie ma znaczenia, kto on jest. Rozumiesz, o co chodzi? Czy on jest w ogóle taki, czy on jest inny, czy on ma wykształcenie takie. To w ogóle nie masz, nie mam materiału, siemasz. W ogóle, rozumiesz, jesteś pusty, wryj, jeśli chodzi w ogóle o materiał dowodowy. Z czym ty mi tu wyjeżdżasz? Albo ja jestem narodzony z Bożego Ducha. Mówię, ale daj mi spokój, ty się ze mną spotkaj w niebie i daj mi spokój. Daj mi spokój, no, daj mi spokój, Jezus Chrystus, idź tam sobie do swoich zadań. Wiesz, o co chodzi, no nie? No, i se wina rozmnóż, coś se porób. Nie do mnie, ode mnie wara. Rozumiesz, o co chodzi? Ja muszę widzieć coś u ciebie, co ty masz. Proszę ciebie, jak ty nic nie masz, kurczę, rozumiesz, z pustego to i Salomon nie naleje, no bo taka jest prawda. A ludzie żądają, bo on jest narodzony z Bożego Ducha, albo bo on jest w służbie, bo on jest to, bo on jest tamto. Coś wam powiem po tym, jak zaraz się wyłączy kamerę. Bądź pewny, dlaczego wierzysz. Rozumiecie? Bądź pewny, dlaczego wierzysz. Z tym was chcę po prostu zostawić.